Witam serdecznie. Obramowanie obrazka albo sama ramka, a najważniejsze, aby mieć obrazek na przezroczystym tle. Pierwsza rzecz, wyszukujemy coś, co nas interesuje. Na przykład dla tego filmu będzie to skorpion. Robimy print screena i ograniczamy zakres tego obrazka do pola, które nas interesuje. Ibis Paint, bardzo przyjemna aplikacja darmowa, dzięki której można wykonać te wszystkie czynności, czyli dodać obramowanie. Robimy duplikację naszej warstwy z obrazkiem, aby zachować oryginał i możemy się bawić. Zaznaczamy całe tło. Fajne, aby mieć taki obrazek z dokładnym, jasnym tłem. Na przykład robimy go sami albo wynajdujemy taki, ponieważ będzie nam łatwiej wtedy usunąć tło i wyodrębnić sam kontur, który nas interesuje. Oczywiście, jeżeli to nam się dokładnie nie uda, no to trzeba ręcznie po krawędzi przejechać i usunąć te elementy, które nie są naszym obrazkiem, czyli tutaj w tym przypadku akurat cień skorpiona. Robiłem to wcześniej, żeby już Was tutaj tym nie zanudzać. Przechodzimy na warstwę selekcji i widzimy, że nam się idealnie obramowuje po całości i tutaj tylko tam w krawędziach załamania tych nóżek. Mamy możliwość zaznaczenia właśnie zewnętrznego obszaru albo wewnętrznego. Będzie nam to potrzebne do obrysu, bo mamy dwie możliwości. Możemy obrysowywać po wewnętrznej albo po zewnętrznej. No to co? Idziemy na style i idziemy na stroke, tutaj ramkę. I mamy teraz działanie na naszym skorpionie, czyli bawimy się wewnętrzną krawędzią. Dokonując takiego obramowania, będziemy zabierali troszeczkę obrazka z naszego skorpiona. To jest dobre wtedy, kiedy mamy niedokładnie wycięty obrazek i możemy tym sobie zamaskować nasze niedoskonałości w selekcji pola. Jak widać, inner, szerokość wewnętrzna powoduje to, że nasze obramowanie jest szersze, węższe. Możemy również dokonać samego obramowania konturu, jeżeli chcemy mieć taki fajny kształt, a czasami się przydaje. Więc tutaj bawiliśmy się na zaznaczeniu skorpiona wewnętrzną częścią. Druga możliwość to będzie zaznaczenie zewnętrznej części. No i taki obrazek można sobie jako przezroczysty nagrać. Teraz będziemy robić warstwę selekcji zewnętrzną, ponieważ będziemy dokonywać obramowania po zewnętrznej. Pamiętajmy o wewnętrznych częściach nóg. Mamy skorpiona wewnętrznego, robimy jego kopię, zaznaczamy zewnętrzną warstwę i teraz będziemy sobie działali na obramowaniu zewnętrznym. Również styl i również stroke i teraz działamy na outer width, na szerokości zewnętrznej. Możemy zmienić oczywiście kolor obramowania. Tutaj dla kontrastu będzie to taki ciemnożółty. Jak widać, możemy sobie robić cieńsze, szersze obramowanie na tej warstwie albo na warstwie poniżej. W tym przypadku robiłem na tej warstwie, czyli nie utworzyła mi się dodatkowa warstwa z samego konturu. Mój błąd, powinienem dać lower, no ale zrobiłem to tak, dla celów dydaktycznych. Czyli mamy dwie możliwości, zewnętrzną, wewnętrzną. A jeżeli nałożymy sobie oba, czyli obrazek z zewnętrzną warstwą i wewnętrzną, mamy taki fajny trik graficzny. No i oczywiście można to eksportować jako przezroczysty obrazek. Powodzenia, kreatywności, dzięki. Bardzo dziękuję za obejrzenie filmu, a teraz zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału. Dla Ciebie to tylko klik, a dla mnie to coś bardzo ważnego.